Iwona Bigońska, Hortul z Dobrzyca, jestem właścicielem firmy. No dzisiaj się dzieje naprawdę dużo. Zacznijmy od tego, że jest piękna pogoda, a my mamy dyniowe garden party. Po raz już któryś spotykamy się tutaj na zakończenie sezonu. Hodujemy tutaj kilka tysięcy dyni, zbieramy te dynie, a teraz jest wielka impreza w ogrodach tutaj. Przyjechało bardzo dużo mieszkańców, gości, turystów widzimy tutaj. Przyjechali nie dość, że zwiedzają ogród, a to również uczestniczą tutaj w czynnych zabawach. Także część jest na wieży, część w labiryncie, a część tutaj się bawi z nami. Mamy dyni tutaj, kilkanaście odmian, także... Teraz będzie drążenie dyni na czas, bardzo fajna konkurencja. Łyżką trzeba wydrążyć dynię w najkrótszym czasie. No, powiem tak, te szczęście, jakie dzisiaj nas spotkało, że tyle ludzi nas odwiedziło, to przede wszystkim pogoda, bo we wrześniu różnie bywa, ale no, bardzo fajnie, że tak podjęli ludzie czynny w ogóle udział i jest tu dużo rodzin, naprawdę z dziećmi, bardzo dużo dzieci. Zabawy są, skończyły się zabawy dla dzieci, teraz dla dorosłych był bieg z dynią, każdy losował dynię i potem bieg z tą dynią, taką jaką wylosował. Była sztafeta rodzinna, także dużo się dzieje. Są konkursy, konkursy animacji, wyklejamy damy, suknie z nasion różnych kwiatów, malujemy dynie, malowanie również też jest tutaj takie klasyczne, także bardzo dużo się dzieje. Są puzzle do ułożenia, są domino, ale oprócz tego są stoiska również producentów zdrowej żywności. No i oczywiście zupa dyniowa, która tutaj pewno dzisiaj z 300 litrów tej zupy dyniowej zostanie zjedzone. No, w tym roku to jest zakończenie już sezonu, także oczywiście ogród można odwiedzać, bo teraz będą piękne barwy jesieni, złota polska jesień w ogrodach, to naprawdę interesujący temat, także ogród będzie czynny codziennie do 17:30 ten, a ogród Hortulus Spectabilis, a ogrody tematyczne będą pracowały do godziny 18:00, także zapraszamy wszystkich codziennie. Natomiast w następnym roku to mamy taki cykl, najpierw jest Noc Kupały na przesileniu wiosenno-letnim 21 czerwca. Potem oczywiście nasza główna impreza to jest Festiwal Kwiatów Jadalnych, który się odbywa co roku, połowa lipca. Potem jest Dzień Świra w sierpniu, no i wrzesień zamyka dyniowe garden party. Jak się podoba całe wydarzenie? Bardzo fajne i widać, że się wszyscy dobrze bawią. Każdy coś znajdzie dla siebie ciekawego. Pierwszy raz na tego typu imprezie? Na tego typu imprezie tak, pierwszy raz, ale to znaczy tego typu, bo w ogóle to na Festiwalu Kwiatów Jadalnych to już byłam kilka razy, nie? Także... A próbowała Pani zupę z dyni? Nie próbowałam, bo była za duża kolejka. Wolałam chodzić i zwiedzać. Jak się podoba całe wydarzenie? No bardzo dobre, ja co roku tutaj jestem, także mi się to podoba. Czyli to już nie jest pierwszy Pana raz? Nie, to już trzeci raz jestem. A próbował Pan zupę z dyni? No jeszcze nie doszłem. Ale dojdę i spróbuję. Jak się podoba całe wydarzenie? Bardzo mi się podoba, jestem drugi raz i na pewno przyjadę w przyszłości. Ładna pogoda, spotkanie rodzinne, można się wyszaleć, wybawić, można zrobić fajne zdjęcie, bo jest przecież fajne oświetlenie. To jedne z ostatnich dni tej jesieni na pewno. A brała Pan udział w jakichś konkurencjach? Oczywiście. Braliśmy udział w toczeniu dyni. Zajęliśmy drugie miejsce. A próbował Pan może już zupy z dyni? Tak. Zupy z dyni i innych potraw. I sałatka tam jest, gdzie są elementy dyni. Wszystko bardzo dobre. Jak się podoba całe wydarzenie? No bardzo, przede wszystkim dlatego, że jest piękna pogoda. No to wiadomo, dynia lubi słońce, to... I pierwszy raz jest Pani na tego typu wydarzeniu? Na tym wydarzeniu pierwszy raz, na taki dniu dyni. A próbowała Pani już zupy dyniowej? Nie, nie miałam okazji, ale spróbowałam gulasz, piekielny gulasz z dyni i wegański też z dyni. Ale jak wrażenia? Bardzo smaczna, no bardzo, bardzo dobre. Tam trudno się dobić o przepis, no ale bardzo smaczne.